Dzień dobry, nazywam się Ewa Bukowska. Mam przyjemność ogromną pokazać mój debiut reżyserski na tak ważnym festiwalu, jakim jest Warszawski Festiwal Filmowy. Jest to film pod tytułem Powrót. Opowiada o żołnierzu, który wraca z Afganistanu. Właściwie zawsze mnie interesował temat wojny, to znaczy wojny jako takiej przyspieszonej entropii, takiego rozpadu nieuniknionego, przed którym właśnie nie jesteśmy w stanie się zatrzymać, a to jest właśnie coś takiego, co można zauważyć. Postępuje niezwykle szybko i w filmie moim właśnie taką przyspieszoną entropię chciałam zarejestrować. Film jest antywojenny i naturalnym przedłużeniem tego tematu, który tutaj poruszam, będzie mój kolejny film, mój debiut reżyserski, już fabularny, długi, który zamierzam zrobić, w chwili pisze scenariusz na podstawie tutaj w Polsce znanej książki Grażyny Jagielskiej, o jej życiu z jej mężem, Wojciechem Jagielskim, korespondentem wojennym. Wydaje mi się, że warto takie tematy dotykać, przynajmniej tutaj w Polsce, dlatego że chyba jest zapotrzebowanie na rozmowę na temat tej współczesnej wojny. Jakoś nie ma powodów do dyskusji, nie powstają filmy. Nie możemy nad tym tematem się głębiej zastanowić.